faktycznie jako powstawało etapami, ponieważ najpierw trzeba było jakoś obmyśleć co i gdzie i jak, potem co, a potem gdzie, a potem jak. No a potem w końcu jeszcze kolorystyka i to wszystko, ale tak naprawdę też dużą rolę odegrał mój nauczyciel od chińskiego, z którym się konsultowałam prawie cały czas w związku ze znakami i w jaki sposób one mają być ułożone, czy mogą być w taki, a nie inny sposób. I że generalnie to dobrze wygląda i czy to nie będzie jakaś wielka wtopa, jak się coś takiego namaluje na jajku z trosim. No ale generalnie był dosyć zadowolony i mu się bardzo podobało, więc sądzę, że nie. Tak, czerwony napis to jest She, to jest znak węża, ponieważ teraz mamy nowy chiński rok i ten nowy chiński rok jest spod znaku węża. Pod spodem, pod wężem jest Xinyang Kuaile, czyli szczęśliwego nowego roku. Z drugiej strony jest wiosna. Tylko wiosna jest na jaku położona do góry nogami, ale to jest tylko symbolicznie, ponieważ przybywać jest tak samo jak do góry nogami. Zgodnie z chińską tradycją wiosnę zawsze się kładzie do góry nogami. A pod spodem są, pod wiosną są życzenia fortuny i dobrobytu. No, proteza zdecydowanie ułatwi mi życie, tak? Bo no, mimo wszystko wiadomo, że przedłużenie jednej ręki na pewno mi się przyda. Jest z łapakiem na końcu, jak to tak ładnie określam. Ale też fakt, że będę musiała się do niej dosyć przyzwyczaić, tak? No bo tyle lat sobie radziłam bez protezy i teraz będę, jak będę miała tą protezę, to będzie trochę dziwne. Ale sądzę, że raczej nie będę miała z tym problemu.